plakat na polskiej misji katolickiej w Hamburgu. Nowy portal internetowy diecezji pełplińskiej z biskupem Ryszardem Kasyną. Różaniec ratunkiem dla świata. Tak jest. Różaniec jest ratunkiem dla świata. Hamburg. Miasto Maryi. Gwiazdy Morza. Dzisiaj mamy 21 października 2021. Łącznik Masersa. Nowy kościół. Zmieniony. Ale dlatego trzeba było 20 października 1939 roku, kiedy z Pelplina w Czczewie zamordowano 24 kapłanów. Wyświęcili ich biskup Augustyn Rosentreter, który był tylko 6 dni młodszy od świętej Bernadetki, która widziała Matkę Boską w Lourdes 11 lutego 1858 roku. Tego dnia w Polsce urodził się Julian Nowowiejski, arcybiskup Płocka, święty arcybiskup Płocka, zamęczony 28 maja w 1941 roku, gdy do Oświęcimia przywieziono 303 Polaków, wśród nich święty Maksymilian Kolbe, brat Polotyn Świerc. Maksymilian Kolbe został zlikwidowany planowo 14 sierpnia w 1941 roku. Tego dnia podpisano kartę atlantycką i w Stanisławowie zamordowano 250 Polaków. Taka była likwidacja inteligencji zaplanowana przez władców świata. Wcześniej się zaczęło w Niemczech, właśnie tutaj w Hamburgu, 17 lipca 1932 roku. Przez krwawą niedzielę wyeliminowano, przeszło tu 7 tysięcy SA. Wszystkich urzędników, którzy byli normalni, skierowano do 15 obozów koncentracyjnych. Na terenie, w Emsland, na terenie biskupstwa Klemensa Augusta, wnuka króla Jana III Sobieskiego, który również był w tym kościele. Był arcybiskupem 5 kościołów urodzonych w rocznicy urodzin dziadka 17 sierpnia 1700 roku w Brukseli. Koronował swojego brata, cesarza Karola VII, urodzonego 6 sierpnia 1600 w 1997 roku w Brukseli. Oni wszyscy byli tutaj, w tym kościele. W tym kościele świętego Józefa, na którego budowę dał zgodę dziadek króla Polski, Augusta II Sasa, który był prapradziadkiem George Sand, bałamucącej Hermana Cohena, jako muzyka, kochanki Chopina. Herman Cohen urodził się tutaj, niedaleko, 10 listopada 1820 roku. I w tym kościele prowadził uroczystości tysiąclecie świętego Oskara, mocą Eucharystii nawrócony. Nowił Karmel we Francji, w Anglii i w Polsce. Klasztor w Wadowicach, jemu to zawdzięczamy. O tym pisał 11 września w 1898 roku nasz święty Rafał Kalinowski, rówieśnik polskiego papieża Piusa X.